Kocham cię. No, Abel, no. Nie, Abel, nie. No tengo derecho. Nie mam do tego prawa. Milagros, dlaczego nie dasz mi nadziei? Podaj mi rękę. Wyjdę za Juana, wiesz o tym. Nie. Nigdy ci na to nie pozwolę, dobrze o tym wiesz. Jak mogę się zgodzić, żebyś wyszła za innego mężczyznę, skoro jesteś moja? Należysz do mnie. Halo? Milagros? Tak, to ja. Co się stało? Jesteś dziwna. Nie, nic mi nie jest. Wszystko w porządku. Kochanie, nie będę miał czasu wieczorem. Mam dużo pracy. Tony mi pomaga, ale mimo wszystko jest tego dużo. Rozumiem, nie martw się. Kocham cię, Milagros. Bardzo cię kocham. Wiem, Juan. Do jutra, kochanie. Do jutra. Nie, Abel. Nigdy cię nie zdradziłam. I Juana też nie będę. Nie zasłużył sobie na to. Grecia Colmenares. I Raúl Taibo. W filmie Namiętności. Pozostałych rolach. Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate, imagínate que anclado estoy en tu corazón. Amor mío, imagínate que no quiero ya hacerme a la mar, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis brazos y mis labios. Quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Quiero recorrer tu cuerpo de tus brazos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Imagínate. Que mis manos son barcos de amor mío.
Potrafisz przenikać ściany? Kurczę się i przechodzę przez dziurkę od klucza. Perla, nie chcę z tobą mieć nic wspólnego. Nie chcę sobie komplikować życia. Jaki urok ma życie bez komplikacji? Ty tak uważasz. Ja widzę to zupełnie inaczej. Zawrzyjmy układ. Zaproś mnie na drinka. Tylko jedną szklaneczkę. Niewiele wymagam. Chwilę pogadamy, a później sobie pójdę. Gdzie tkwi podstęp? Jaki? Gdzie pułapka, w którą chcesz mnie złapać? Nie ma żadnej pułapki. Twoja narzeczona nie wie, że tu jestem. I nie dowie się, jeśli jej nie powiesz. Wiktor, tylko szklaneczkę. Bardzo mnie boli, że ostatnio mnie odrzuciłeś. I może poczuję się lepiej. Naprawdę? Dobrze. Ale tylko jedną. Dasz mi trochę wody? Natychmiast. Niemal biegłam, żeby tu zdążyć. Woda nie wchodzi w skład drinka. Twoja szklanka wody. Dziękuję. Chcesz spróbować? Chcesz, żebym poznał twoje myśli? Pij szybko, mam sporo pracy. Nikt nigdy nie odrzucił mnie tak, jak ty to robisz. Dziękuję za drinka. Dotrzymam słowa, nie będę ci przeszkadzać. Co się stało? Nie wiem. Zrobiło mi się słabo. Zaprowadzę cię do sypialni. Dziękuję. Dziękuję. Powiedz szczerze, jak się tu czujesz? Doskonale. Zachowanie Martiny i Italo bawi mnie. Nie wspomnę już o Marianie, która udaje cierpienie spowodowane tym, że zabrano stąd dziecko. A w rzeczywistości polującą na Italo. Chwileczkę, wydawało mi się, że była zachwycona, mając przy sobie dziecko. Braciszku, nie bądź głupi, dziecko jej przeszkadzało. Więc dlaczego protestowała, gdy je zabierano? Powiedzieć ci? Dlatego, że się wygłupia. Skoro tak mówisz, chcę z tobą porozmawiać na zupełnie inny temat. Nigdy nie mieliśmy przed sobą tajemnic. Dlaczego wprowadziliśmy się do tego domu? A o co chodzi? To wiem. De qué se trata? Podoba mi się Abel. Co się stało? Nie chcę, żebyś cierpiała. A jeśli zakochasz się w Ablu, przyniesie ci to wyłącznie cierpienie. Dlaczego? Przez Milagros? Nie jestem już dzieckiem. Doskonale zdaję sobie sprawę z przejść Milagros i Abla. Ale wydaje mi się,
że poradzę sobie z tym. Poderwę go. Nie wiem, co powiedzieć. Bardzo szanuję Milagros. Nawet więcej. Kiedy ją poznałem, bardzo mnie pociągała. Ale kiedy dowiedziałem się, ile znaczy dla Abla, natychmiast wymazałem ją z myśli i planów. W każdym razie nie protestujesz, żebym trochę pokokietowała Abla? Jeśli nikt na tym nie ucierpi, nie będę protestował. Uwielbiam cię. Jesteś najwspanialszym bratem na świecie. Kiedy do mnie zadzwoniłaś, nie mogłem uwierzyć. Usiądź. Czego się napijesz? Szampana. Mam wrażenie, że to odpowiednia okazja. Poproszę najlepszego szampana. Jaka ona jest? Ondina jest bardzo ładna, czuła. Bardzo dziecinna. Zdobyła moje serce. Nauczyła mnie, że miłość to nie tylko szalona namiętność, ale coś delikatnego, łagodnego. Romans, w którym odpoczywasz i czujesz się pewnie. Tak właśnie. Spodoba ci się, kiedy ją poznasz. Jednym słowem, jesteś szczęśliwie zakochany. Dziękuję. Nadal lubisz czuć bąbelki na ustach? Tak. Zawsze mam wrażenie, że to namiętny pocałunek. Dobrze, opowiadaj. Masz męża, dzieci? W moim życiu nie ma ani jednego, ani drugiego. Jestem wolną kobietą. Jak zawsze jestem gotowa na namiętną, gorącą miłość. Mam 3-miesięcznego synka, ale nie z żoną. To dziecko Barbary. Jest z tobą? Zawsze uważałam, że twoja przygoda z Barbarą nie przyniesie żadnych konsekwencji. Swoją drogą, twoja żona musi być aniołem, skoro pozwoliła ci zachować dziecko. Chciałabym ją poznać. Dziecko też. Poczekamy, aż Ondina wróci z Europy. Robi specjalizację z biologii. Jak tylko wróci, zaprosimy cię do nas. Dużo o tobie myślałam, Silvio. Tak dużo. Wiem, że tu jesteś. Przyszedłeś się zemścić. Wiesz, co się wtedy stało. Wiesz. Wiem, że to ty. Wiedziałem, że wrócisz stamtąd, żeby mnie straszyć, oskarżać.
Wiesz, że to moja wina. Dlaczego się nie zbliżysz? Zawsze chowasz się w cieniu. Wiesz, dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że cię nienawidzę. Zrobiłbym to jeszcze raz. Tak, jeszcze raz. Nie martw się, kochanie. Wszystko w porządku. Oczywiście, że bardzo tęsknię. Bardzo chciałabym być z tobą. Musimy to jakoś przeżyć. Miejmy nadzieję, że nauka dobrze ci pójdzie. Kocham cię. Uwielbiam. Pa. Co, Fernando? Wszystko w porządku? Tak, bardzo za mną tęskni. Chce, żebym przyjechała. Nie może beze mnie żyć. To znaczy, że bardzo cię kocha, a ja jego, Milagros. Tak bym chciała, żebyś ty też była szczęśliwa. Niebawem wyjdziesz za Juana, ale go nie kochasz. Nauczę się go kochać. A jeśli się nie uda? Kochasz Abla. A teraz, kiedy jest wolny, możecie się pobrać. Tak, ale jest ogromna przeszkoda. Dałam słowo Juanowi i nie chcę go zawieść. W najgorszych chwilach mojego życia zawsze był przy mnie. Służył mi pomocą. Nie rozumiesz, że w ten sposób go skrzywdzisz? Powiedziałam już, że nauczę się go kochać. Milagros, jesteś ode mnie starsza, bardziej doświadczona. Ale są rzeczy, których nie wiesz. Nie można nauczyć się kochać. Uczucie się rodzi, więc jak możesz mówić, że się go nauczysz? Nie, Milagros. Nie można rządzić uczuciami. To niemożliwe. Proszę cię, Rosa Mario. Nic już nie mów. Wszyscy powtarzają mi to samo, a później przychodzi Abel i prosi mnie o pomoc. Wydaje mi się, że nie mam już sił. I powtarzam ci, że nie chcę zawieść Juana. Obiecałam mu. I dotrzymam słowa. Proszę. Przyszedłem z tobą porozmawiać. Tak? Milagros nie wyjdzie za ciebie. Przepraszam, nie dosłyszałem cię.
Słyszałeś, powiedziałem jasno. Ale nie widzę przeszkód, mogę ci to powtórzyć. Milagros za ciebie nie wyjdzie. Dlatego, że ty mi zabronisz, jak sądzę? Właśnie dlatego. Nie dopuszczę do tego. Mam nadzieję, że potrafisz to zrozumieć i pogodzisz się z tym. Nie, nie pogodzę się. Kocham Milagros z całej duszy. I kiedy ty poświęciłeś się ranieniu jej, ja usiłowałem jej pomóc. I tym razem, gdyby nawet sama tu przyszła i powiedziała, że rezygnuję, nie pogodziłbym się z tym. W końcu jej się udało. Jest gorsza ode mnie. Dużo gorsza. O kim mówisz, Antonieto? O Perli. O Perli? Tak. Chcesz pogadać? Tak. To takie bolesne. Tak mnie boli jego zdrada. Zawsze mu wierzyłam. Nie sądziłam, że zdradzi mnie z inną kobietą. Ale zrobił to. Uspokój się. Ona ci o tym powiedziała, czy on? Widziałam ich. Leżeli, spali razem. Dlaczego tak jest, Milagros? Dlaczego? Czy nigdy nie będziemy szczęśliwe? Czy jesteśmy napiętnowane na zawsze? Co mam ci powiedzieć? Pozwól mu chociaż wyjaśnić. Nie. Niczego nie będzie mi wyjaśniał. Nie chcę go więcej widzieć, ani o nim słyszeć. Sama nie wiem, co czuję. Nienawiść czy złość? Milagros, nie wiem, czy jeśli ta uśpiona we mnie złość się przebudzi, nie będę Antonietą, która włóczy się po najgorszych dziurach i niczym się nie przejmuje. Que trabajaba en los peores lugares y a quien no le importaba nada. Ítalo. Ítalo. Odejdź stąd. Nienawidzę cię. Co się dzieje? Chcesz mnie zabić? Chcesz się zemścić, ale nie uda ci się. Italo, zostaw ją, puść! Chciałeś mnie zabić. Już po wszystkim, proszę pani. Proszę iść do swojego pokoju. Nie, wybacz mi, nie odchodź. Powiedz, że mi wybaczasz. Przykro mi, nie wiem, co mi się stało. To było silniejsze ode mnie. Dobrze, już po wszystkim, zapomnijmy o tym. Italo, będę chciał z tobą później porozmawiać. Jest parę spraw, które musimy załatwić. Dobrze,
Mariana. A co na deser? Nic. I tak zjadłam już za dużo. Jeszcze trochę, będę taka gruba. Nieważne, ja i tak zawsze będę cię kochał. Co muszę zrobić, żebyś przestał mnie kochać? To jest niemożliwe. Niemożliwe jak to, żeby zeszły się morza i oceany i ziemia została bez tlenu. Kochanie, proszę, pomóż mi. Milagros? Byłaś tak daleko. Bardzo się boję, że cię stracę, Milagros. Wiem, że w walce za mnie on ma dużo lepszą pozycję, ponieważ to jego kochasz. Nie stracisz mnie, Juan. Jeśli nie zmienisz zdania, wyjdę za ciebie. Al menos que decida lo contrario. Co się dzieje? Wstydzisz się, że nas zobaczył? Dlaczego? Jesteś moją kobietą. A on ma dużo mniejsze prawo niż ktokolwiek inny do komentarzy. Kiedy Milagros mieszkała w tym domu, biegał za nią po kątach. Niemal udało im się zrobić burdel z tego domu. Milagros zasługuje na szacunek. Nie życzę sobie, żebyś wymawiał imię. Milagros, ta ślepa i Antonieta, wszystkie są takie same. Tarzają się w tym samym błocie. Tchórz, jesteś tchórzem. Mariana, obroń mnie przed tym kretynem, który chce mnie uderzyć. Broń swojego mężczyzny. Niech ten bohater zobaczy, że się go nie boimy. Mamo, chce mnie zabić. Mamo! Zabiłeś ją. Niewdzięczniku, zabiłeś ją. Dziękuję za towarzystwo. Byłem bardzo szczęśliwy. Poczekaj chwilę. Halo? Milagros? Milagros? Soy Barbara. To ja, Barbara. Como? Kto? Ya te lo dije. Powiedziałam Barbara. Już, Barbara. Pero... Ale... Te sorprende, ¿verdad? Jesteś zaskoczona, prawda? Jasne. Wszyscy uważają, że umarłam. I wszyscy bardzo się zdziwią. Kim pani jest? Czego pani chce? Nie słyszałaś? Jestem Barbara. Dzwonię do ciebie z piekła. A to, co powiedziałam ci o dziecku, to prawda, jest twoje. Hola. Halo? Hola! Milagros, kto to był? Co mówił? Barbara. Kto? Powiedziała, że jest Barbarą. Powiedziała, że żyje i to, co mówiła o dziecku, jest prawdą, że to moje dziecko.
Zapiszę pani kurację, ale musi pani jej ściśle przestrzegać. I powinna pani... Ale o tym porozmawiam z pani dziećmi. Teraz proszę odpocząć i unikać wszelkiego rodzaju wzruszeń. Jutro rano wpadnę, żeby panią zobaczyć. Proszę odpocząć. Dobranoc. Dobranoc, doktorze. Dlaczego ten lekarz tak długo siedzi? Uspokój się, Perla. Przestań mnie uspokajać, nie odzywaj się. Nie masz nic wspólnego z rodziną Linaresów. Jesteście intruzami w naszym domu. Mamy przez was same kłopoty. W porządku, chciałem tylko pomóc. Nie potrzebuję niczyjej pomocy. To twoja wina. To z twojej winy mamy to spotkało. To jest tu responsabilidad, to lo que está pasando. Jak się czuje pani Linares? To nie twoja sprawa. Nie musisz dopytywać się o stan zdrowia mamy. Nieważne, kto interesuje się stanem zdrowia pani Martiny. Ważne jest, że to bardzo poważna sprawa. Przede wszystkim potrzebuje spokoju i powinna unikać wszelkich wzruszeń, które mogą się źle skończyć. Zostawiam państwu leki. Powinniście zacząć się leczyć jeszcze dziś w nocy. Z samego rana wpadnę, żeby zobaczyć, jakie przynoszą skutki. Czy bardzo z nią źle? No, ja le dije, es delicado. Muy delicado. Morderca, zabiłeś mamę. Nigdy ci tego nie daruję, przysięgam. Przysięgam. Właśnie tego typu scen, jaką zrobiła Perla, powinno się unikać. Musi mieć spokój. Napij się wody, a ja przez ten czas przygotuję herbatę. Milagros, kochanie, nie widzisz, że ktoś po prostu zrobił ci okrutny żart? Podejrzewam nawet, że to Perla. Juan, to był głos Barbary. Powiedziała też o dziecku. Zaraz sprawdzę, czy to Perla. Znajdę ją. Zadzwonię do niej i powiem jej, że brudne gierki zostały odkryte. Tony, tu Juan. Czy jest tam Perla? Nie? Dziękuję, zadzwonię do akademii. Proszę mnie połączyć z Perlą, to bardzo pilne. Nie ma jej? Dziękuję. Malula, tu Juan. Czy jest Perla? Co? Kiedy? Dziękuję. Nie, nie wołaj mamy. Dziękuję. Co się stało? Martina Linares miała atak serca. Wszyscy są bardzo przejęci. To nie Perla dzwoniła, udając, że jest Barbarą. Będziesz pisała recenzję z festiwalu teatralnego? Tak, mam nadzieję, że mi się udadzą. Jesteś uważana za bardzo dobrego recenzenta. Lubię swoją pracę. Lubię być obiektywna i nazywać rzeczy po imieniu.
Eso bueno. To dobrze. Cuando habla favorablemente. Bo jeśli już dobrze napiszesz o czyjejś roli, to znaczy, że aktor lub aktorka na to zasłużyli. Co mu się stało, że go nie ma? Mieliśmy się tu spotkać, żeby pójść do teatru. I nie ma go. Wygląda na to, że umówili się, żeby nas zostawić na lodzie. Mój kuzyn też się nie pojawił. Pójdę zadzwonić, przepraszam. Bardzo mi przykro, muszę iść. O, a ja już zamówiłem dla nas drinki. Nieczęsto spotyka się w miejscach takich jak to krytyków teatralnych. Wybacz, ale matka osoby, na którą czekałam, nagle się rozchorowała i muszę pojechać do domu. Spotkamy się przy innej okazji. Mam nadzieję, że przyjdziesz na moją sztukę. Zostaw, ja sama. Dziękuję. Oczywiście, że przyjdę. Za nic na świecie nie przegapiłabym takiej okazji. Cześć. Mam nadzieję, że nie stanie się nic złego. Oby. Nie, nie śpię. Jak się czujesz? Jakoś. Lekarz powiedział, że rano będzie trzeba zrobić ci całą serię badań. Tak, wiem. Lekarze zawsze przesadzają. Uwielbiają opowiadać pacjentom, że są umierający, żeby potem sobie przypisać zasługę wyrwania ich z objęć śmierci. Martina, jesteś niemożliwa. Wiesz, co ci powiem? Bardzo mi na rękę ta choroba. Dzięki niej pewnie wygram wielką partię. Co masz na myśli? Skoro wszystkiemu praktycznie jest winien mój kochany i niewinny Abel, więc zaszantażuję go. Tak, Martino, poproszę o coś mojego syna i nie będzie mógł mi odmówić. Przecież lekarz powiedział, że nie wolno mi się martwić ani denerwować. Nie musisz przychodzić. Zajmę się wszystkim, dopóki Martina nie poczuje się lepiej. Dziękuję, jestem ci bardzo wdzięczny. Wiesz, mam straszne poczucie winy. A Italo zachowuje się jak idiota. To bien, Italo. Demente. Realmente está demente ese hombre. Pero yo me siento culpable. A ver. Niczemu nie jesteś winien. To przejdzie. Zresztą już po wszystkim. W tym domu żyje się w stałym napięciu, to cała prawda. Tak, Eleno. Kto? Połącz. Halo? To ja, Barbara, kochanie. Nie podobają mi się dowcipy tego typu. Kim pani jest? Powiedziałam ci już, jestem Barbara. Już niedługo zrobię ci największą niespodziankę w życiu. Zadzwonię do ciebie jeszcze raz, kochanie. A, rozmawiałam również z Milagros. Oczywiście zdziwiła się tak bardzo jak ty. Pa, kochanie. Co się stało? Ktoś udaje Barbarę. Powiedziała, że rozmawiała również z Milagros. Zdecydowanie ktoś ma makabryczne poczucie humoru. A jeśli to prawda? Jeśli co jest prawdą? Że ona żyje. Oszalałeś? Barbara nie żyje, pochowaliśmy ją. Barbara zginęła w wypadku. Znaleziono zwęglone zwłoki. Taka jest prawda. A jeśli w samochodzie były inne zwłoki, a ona żyje?
¿Y ella está viva? Abel. Abel, posłuchaj. To zabawa kogoś zupełnie pozbawionego skrupułów. Zapomnij o tym. Nie daj się złapać w pułapkę zastawioną na ciebie i Milagros. Dla własnego dobra nie dopuszczaj do tego. Pichana. 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 Hermanita, ¿dónde estás? Gdzie jesteś? Pero, mire, patrzcie, kogo tu mamy. Santoyo. ¿Cómo anda mi negra? Myślałaś, że zapomniałem? Jeśli tak, to cię uduszę. ¿Qué creías que me había olvidado? Dobre. No, déjame. Salud, hermanita. ¿Qué tal? Buen licor, ¿eh? Se ve que se aprende. Łatwo się przyzwyczaić do drogich trunków. No, Pichana, no. Pichana nie pracuje już dla Italo Linaresa. Dlaczego? Sprawy, staruszko, sprawy. Ale coś mnie interesuje. Co? Chcieli mnie zatrudnić do roboty, za którą obiecali dobrze zapłacić. Nie przyjąłem jej, bo chcieli, żebym cię zabił. Co się stało? Dlaczego ci ludzie cię chcą sprzątnąć? Bo znam ich sekret, za który można by wszystkie je zamknąć. Jesteś cudowna siostrzyczka. To znaczy, że mamy kopalnię złota, z której możemy czerpać. Que vamos a explotar los dos. Sí, sí. Ay, hermana querida. Hermana. Hola, mamá. Cześć, mamo. ¿Cómo te estás sintiendo? Jak się czujesz? Mal. Źle. Mal, hijo, mal. Ale to teraz nieważne. Pero eso no importa. Chcę cię o coś prosić. Quiero pedirte algo. Mam nadzieję, że mi nie odmówisz. Espero no te niegues, Abel. O co chodzi, mamo? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Óyeme bien, hijo querido. Posłuchaj mnie. Que nunca. Obiecaj, że nigdy. Nunca jamás. Nigdy nie ożenisz się z Milagros Sarmiento. Te cases con Milagros Sarmiento. Estoy muy mal, Abel. Abel nie pożyje już długo. Tak więc prawie nieboszczka ma do ciebie ostatnie życzenie. Mamo, proszę. Abel, proszę cię, błagam. Nie mogę umrzeć z takim zmartwieniem w sercu. Dobrze, mamo. Dobrze. Nie mogę odmówić spełnienia tego, o co mnie prosisz. Imagínate que mis manos son. Wersja polska NB w Warszawa. Tekst Krzysztof Stypuła. Imagínate que tu piel es mar, te navegaré, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus